Witajcie, dzisiaj pokażę wam, jak w bardzo prosty sposób szybko oskrobać kukurydzę. Już mam tutaj, nie wiem, jest 5 minut skrobię i mam już z 1/4 wiadra mniej więcej. A więc będzie potrzebna nam do tego wkrętarka z wiertłem. Najlepiej, żeby było długie wiertło. Ja tutaj mam taką dziurę zrobioną i wygięty drut w taki sposób. Nie chce się ten złapać, ostrość, ale no. I mam tutaj taką wyglądu grubość. I mam tutaj taką blachę zrobioną, która jest teraz owinięta tutaj też, bo wylatywa po prostu wszędzie kukurydza, a ja chciałem, żeby tylko do wiadra trafiała. Trochę wylatuje zawsze, ale to wiadomo, troszeczkę. I teraz wam pokażę. Słuchajcie. O, teraz wam pokażę, na jakiej zasadzie to działa. Nie zawsze to wychodzi, bo czasami jak jest taka bardzo pusta kukurydza w środku, to nie wychodzi, patrzcie. Bierzemy kukurydzę, o tutaj, od tej strony i wwiercamy się tutaj najgłębiej jak się da. Teraz zobaczcie, już jest ten, tylko tutaj czubek, to trzeba potem doprawić go, bo tu na początku jest ten. I widzicie, już jest kolba pusta. Ja tak będę skrobał sobie, tu mam całą skrzyneczkę. No, więc musi być, a musi też być kukurydza dobrze wyschnięta, jak będzie jeszcze miała mokre ziarenka, to po prostu będą się ziarenka rozwalała, nie będą się skrobały, więc... O, skrobana kukurydza. Ja jak skończę skrobać tą skrzyneczkę, to się tam i z powrotem zobaczę. Więc już mam pustą skrzyneczkę, minęła nie wiem ile, z 10 minut około. Teraz muszę wysypać resztki tego, tak. Ale w sumie nawet tak bardzo nie muszę. Może dzisiaj nie będę więcej skrobał. Mam już tak z pół wiadra mniej więcej. No coś takiego. No z pół wiadra gdzieś mam. Ile minęło. Powiedzmy, że robiłem to 15 minut. A ręcznie robiłbym z godzinę. Więc porównajcie sobie, jaka jest różnica tego. O, co jest z tej strony, może wam pokażę, jak to wygląda. To jest taka dziurka wyrzeźbiona na sęku. To jest drut taki zbrojeniowy, nie wiem jak on się tam nazywa. Ósemka? Nie wiem, nie będę się wypowiadał, bo się nie znam. Ale tak. Więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczku, łapce w górze, napisanie jakiegoś komentarza. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!